Jademy na poszukiwanie skrytek. Po świeżo zakończonym sezonie narciarskim. Kiedyś tam będą szybki. Szybki, no. No, 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 no właśnie te prusko-austriackie. No. Ale to by musiały być w ciągu miesiąca zrealizowane. Bo po tym zaś badyle urosną i będzie źle. I to lepiej by było do Głukowic. Tam w mieście to będzie znaczy. Może za bardzo też nie ma jak, no nie ma kiedy. No. Jedynie w święta. No chyba nie ma kiedy. To tam za szlaban jakiś, no to jedyny. Koniec toru. Świeżo zakończony sezon narciarski, tutaj ktoś i piwo, jakieś siksy cebulowe i kwiatki rosną. Boże, co za świnie tu były. Była akcja sprzątania Czechowic. Ludzie to są świnie, śmiecą wszędzie. Bo to też jest taka choroba polityka, że plastików nie biorą nic w sklepach. Kiedyś flaszki były do skupu i nie było na skupu. No to z Zabrzega my zjechali do Ligoty. Wiosna. Wonna radosna. I dlatego sezon narciarski już skończony. No, tak się nie robi. Co? No naokoło. A my tu już byli. Echowice, Wilice. No i Keszany. Kaliszyka, Wilice. Drugie podejście było. Wilica. I aby to było lepiej jechać na tym pocie. No, na pocztę. Chałupy budują. Żadnego ogrodu koło tej chałupy nie ma. Żadnego drzewa owocowego. Nic. To jest rąk taki coś. Tu mają łoże. Ale komu by się chciało robić? Znaleźliśmy pierwszego dzisiaj. Zaraz się tu wpiszemy.
Nawet ołówek jest. Jest ołówek? Z kasturami. No to fajnie. Dobra. O. Kościół. No, perła architektury lokalnej mi powiedział. Jezusa Chrystusa, odkupiciela człowieka. A my jadymy na kolejne kasze. No tak te rajdy teraz w Torzynie będą wyglądały. Może do tego różne, może i nie. Ale jadymy. Sezon narciarski skończony, więc już zaczynamy co innego. Znaleziony kolejny kesz. O, podziwiaj się. W takim oto słoju. Jesteśmy krauza. Trzeci. Trzecimy są. No. Taki jakiś autko. Piszemy się gdzieś tu. Piszmy. Znaczy się, że my są trzeci, to my są na podium tutaj. No. Fajnie. Mamy już kilka keszy znalezionych. Dwóch się nie udało znaleźć. Ale tutaj w tym rejonie mnóstwo ludzi chodzi po drodze i ciężko sprawa. O, a tam przed nami była się skrzyczna. Była tam skirajza w tym sezonie. I to w tym miesiącu nawet. A tutaj mamy szlak z Katowic do Martina, przerwany właśnie między Czechowicami a Zabrzegiem. Ja jadę do kolejnego kesza. Siostra została przy poprzednim, musi się tam wpisać. Pamiętajcie, że trzeba uważać na Mugoli, czyli na tych, kto obcych ludzi tam, którzy tematu nie znają i żeby tych keszy nikt nie gwizdnął też. No jest to fajną rzecz po prostu. Dobra, a jadę do kesza, ale już nie pokazuję kaj. To jademy zaś po kolejne kesze, dzisiaj Czechowice, Dziedzice. No tu w tym rejonie było trochę zabawy. Było trochę zabawy. Dobrze, że mamy nawigację na kesze, że nas kieruje kierunę są. Oczywiście. No, jest ta firma Sani Trans. O, jest zakręt. Drzewo. Taki stary dom, nie dom, wieżba. No, kieruję nas już na następny. Zbliżamy się. Ale oczywiście nie pokażemy tego. Zdjęcia z tych keszów są dostępne na moim Facebooku. Rowerowo-narciarski świat. Ale nie ujawniamy żadnej lokalizacji. Żeby tych keszy po prostu nikt nie zlikwidował. Małpy już się będziemy brać w chałupie. No bo jutro trzeba wstać o 4 do roboty. A to tu już elektrociepłownia jest, którą widzimy właśnie do domu naszego. Ostatnie kesze poznajdowane. A te, które nie poznajdowane, to się znajdą albo nie znajdą. I wracamy z Czechowic, Dziedzic już w stronę domu. Niestety zaczęło padać.
ale żeby tylko intensywnie nie było. Były takie zapowiedzi, że moloś rano na Suszowie też nas postraszyło. I także chcę pomyślał, że jaki sezon, takie zakończenie. No sezon narciarski fatalny, co to było, 15 razy na narty jechać. A ty ile razy? Styczeń zawalił wszystko. No. Kraj 15, a kraj rok temu 27. To jest przepaść. A kraj moje 32? No. To jest przepaść. Nawet pandemia nas tak nie załatwiła. No. Jak ta łagodna zima. A tak straszyli, że tak będzie strasznie, że prądu nie będzie, że gazu braknie. Jak straszyli, nie? I co? Żyjemy! Światło się świeci. Co prawda w nocy gaśnie, no ale w nocy się nie musi świecić. Miałam okazję niedawno jechać w nocy. Ciemności. Ale to u nas? No. To coś ty o 11:30 robiła. No nawet później jeszcze. Chociaż ja też miał okazję jechać. Bo tak mi się jakoś zeszło z drugiej zmiany. A jutro niestety, 4 rano trzeba wstawać. I chyba autem. No ja nie mam innego wyjścia. I chyba autem. Boga, żeby auto nie napadł. Kurde, jeździ 30 km do roboty, no. Wiesz, dla Cię to jeszcze pół biedy, bo ja by Ci mógł dać auto, nie? Jeśli mnie to będzie przerypane. Zresztą, no jak nie będzie śniegu, to też mogę dać. Albo będziemy tak robić, że ja Cię będę woził do Zebrzydowic i odwoził, no. No ale jak pojedziesz na pierwszą zmianę, to prawie. No to dupa, no. No jak będzie tak na przykład jutro, no to faktycznie dupa. To najpierw by nam... No nie, no też nie wiem. Na nockę też. Przerypane. Pamiętać trzeba o oświetleniu, bo ostatnio w Czechowicach gościu 2,5 tysiąca zapłacił. No nie właśnie. Bo to jeszcze nie to skrzyżowanie. No. Bo tutaj są hale. Właśnie widzę. Gościu zapłacił 2,5 tysiąca złotych za brak oświetlenia na rowerze. A że w dodatku był jeszcze łożarty, no to mu się dowaliło jeszcze. Także się nie opłaci takich numerów zrobić. I nie róbcie, ani na rowerze, ani na nartach, ani przy jakiejkolwiek aktywności. Zero, zero alkoholu. Nie, że tam ktoś jedzie na rajza i tam jakoś piwko wypije. Chyba, że bezalkoholowe. No to wtedy tak. Ale jak niektórzy cykliści, że se piją, a potem głupoty gadają. To nie ma taki opcji.
No chyba, że Sylwestra po raj ziemi to można. Ale wtedy się już nigdzie nie jedzie. No ale tak to nie ma szans, żadnego woła nic. Ulica cichy kącik. Dobra, nie będziemy zanudzać. Cisniemy. Deszczowo kończymy. Kończymy deszczowo. Łowy kieszowe można uznać za udane. Jest 9:30 wieczór. Czas letni jest dzisiaj. A więc czymcie się. I do zobaczenia.